Pan Bóg musi was bardzo kochać, żeby wam dać na jubileusz tekst z Koheleta. I to jeszcze z 12 rozdziałów ostatni, który jest chyba jednym z najpiękniejszych tekstów o śmierci i o umieraniu. Jest wiele różnych tłumaczeń tego tekstu, bo to jest tekst poetycki i są takie fragmenty, które lepiej brzmią w innych przekładach. Na przykład bo młodość jak zorza poranna szybko przemija, to znalazłem też taki przekład, bo młodość i czarne włosy mijają bardzo szybko. To jest bardzo dobre na 30-lecie. Młodość, to jeszcze wszyscy mieli piękne włosy, potem 20 lat później mieli czarne, a teraz wyglądają jak Janusz. Niewielu was ma jeszcze czarne włosy. I, tak, i zamiast tego czasu z triumfującą czupryną, patrzę na księdza rektora Jacka, mamy czas, to też bardzo piękne, podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną. To takie też tłumaczenie znalazłem, że kto się podniesie, ja się podniosę na pierwszy głos ptaka. Tak? Czyli dochodzisz do takiego czasu, że wystarczy, że ptak zaśpiewa, coś tam pierwszy ptak zaterkocze i już cię to zrywa ze snu. Tak jak byłem młody, to mogłem być wikatym, mieszkać na Wawelu i dzwony dzwoniły co 15 minut i żaden mnie nie ruszał. A teraz mnie budzi pierwszy dźwięk ptaka. Tak coś tam ćwierknie i tak, tak się dobrze sypia. No i potem te wszystkie piękne frazy o tym, że już ani nie widzisz, ani nie słyszysz. Za bardzo nie ma się jak ruszyć. Nawet w oknie nie chcesz stać, żeby podglądać sąsiadów. Wszystkie sprzęty się połamały. No pewnie tak można czytać życie ludzkie, że nic bardziej nie pokazuje jego marności niż to, że właśnie to, co w nim jest radosne, fascynujące, pociągające, dość szybko przemija, a na to przychodzi tak naprawdę taka coraz bardziej spowolniona marszruta ku śmierci. Marność nad marnościami. To się było szarpać, stawiać tę chałupę, zabiegać o nią, remontować. Tak umrzesz, Sławek. Znaczy, to jest ten ton, tak? Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Kohelet, to jest pierwsze zdanie u Koheleta i to jest ostatnie zdanie u Koheleta w takiej pierwszej redakcji tej księgi. Po tym, co myśmy słuchali, jest jeszcze 5 wersetów, które ewidentnie ktoś inny dopisał, bo nie był zadowolony z tego zakończenia. Tak? No bo jak można zacząć w tym samym miejscu, w którym się skończyć w tym samym miejscu, w którym się zaczęło? Nie? Pierwsze zdanie, marność nad marnościami, wszystko jest marnością. I ostatnie, było po co pisać tę księgę? Było. Było. I przez te 12 rozdziałów Kohelet nas bardzo pięknie prowadzi i oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz opowiadać wszystkie te 12 rozdziałów, ale to, przez co nas prowadzi, to są dwie bardzo ważne myśli. Pierwsza jest taka, że człowiek jest wyższy niż tu i teraz. I dlatego
nic z tego, co tu i teraz, nie jest w stanie człowieka zaspokoić. Nic nie jest w stanie zaspokoić. Człowiek się porywa na różne rzeczy i robi rzeczy, które pewnie potem są zapisywane w kronikach. Ludzie się potem tego uczą na lekcjach historii. Człowiek robi różne rzeczy, ale gdzieś na końcu zawsze mu zostaje doświadczenie nienasycenia. Że to, co się może udało zrobić, to jeszcze mogło być inaczej, mogło być więcej, mogło być piękniej. Mówił o tym ojciec Sławek na początku. Nie? Dochodzisz do momentu, kiedy masz prawo jakoś podsumowywać, oceniać i masz poczucie popełnionych błędów, grzechów, potrzebujesz nawrócenia. I szukałeś tego, co cię nasyci, a ciągle masz w sobie głód. Dlaczego? Bo człowiek jest większy od tego, co tu i teraz. I w tym sensie wszystko to, co tu i teraz, jest marnością. Kohelet nie kłamie. Wiecie, że cała tradycja mówi, że Koheletem jest Salomon. Chcielibyście tak żyć. Tak, mieć taki dom. I do dyspozycji to wszystko, co miał Salomon. No i właśnie tak jest, że możesz mieć wszystko, co jest na tym świecie. Salomon pewnie miał wszystko, co jest możliwe na tym świecie. I miał to doświadczenie marności, że wszystko nie wystarcza. Człowiek jest większy. Wczoraj był taki bardzo piękny fragment z Koheleta, że Bóg włożył w serce człowieka wieczność. Mam w sercu wieczność i dlatego to, czego doświadczam na co dzień, mnie nie zadowala. Nawet jak jest najważniejsze, nawet jak mam dużo z tego frajdy i radości, to gdzieś jest we mnie jeszcze tęsknota za czymś zupełnie innym. Myślę, że to dotyczy wszystkiego, co robimy tu na ziemi, z ogniskiem miłości włącznie. Z przeżywaniem naszej wiary włącznie. Tak, otwierasz księgę, daje ci dużo radości, kiedy odkrywasz słowo. No ale co to jest w zestawieniu z obietnicą widzenia Boga twarzą w twarz i relacji, w której wreszcie nie będę musiał być pouczany, nie będę musiał słuchać kardynałów, jak objaśniają tekst. Nie? No, mam w sercu włożoną wieczność przez Boga. I więc nawet to, co w naszym życiu najszlachetniejsze, największe, co się rodzi z łaski, co jest przeżywaniem wiary, to też nas nie nasyca, bo mamy w sobie pragnienie więcej. I to jest pierwsza refleksja istotna, która w Kohelecie rozbrzmiewa między tym pierwszym, marność nad marnościami, i tym ostatnim, marność nad marnościami. A druga to jest wezwanie do adoracji. Tak, bo nawet kiedy jestem większy od wszystkiego, co mnie otacza, to też nie oznacza, że wszystko to rozumiem. Ale jest ten, który rozumie. Ale jest ten, na którym się można oprzeć. Jest ten, w którym można położyć całe swoje zaufanie. I człowiek większy od stworzenia jest jednocześnie i ma tego pełną świadomość, mniejszy od Stwórcy. I to doświadczenie życia tu i teraz zaprasza nas nieustannie do tego, żeby zgiąć kolana i klęknąć przed Bogiem. I zobaczyć Jego wielkość, zobaczyć Jego miłość i upokorzyć się przed Jego mocą. Więc chyba było warto przejść z Koheletem te 12 rozdziałów, jeśli między tymi nawiasami marność nad marnościami, wszystko jest marnością, są takie dwie lekcje. To
To jest pierwszy prezent, któryście dostali na jubileusz. Jest jeszcze drugi. To jest piękne słowo z Ewangelii. Druga zapowiedź męki w redakcji świętego Łukasza. W tej redakcji świętego Łukasza ta druga zapowiedź męki brzmi nieco inaczej niż u Marka i u Mateusza. Mianowicie są dwie istotne różnice. Pierwsze, weźcie to sobie dobrze do serca. Tak Jezus wprowadza tą drugą zapowiedź męki tylko u Łukasza. Weźcie to sobie dobrze do serca. I potem mamy, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i na tym u świętego Łukasza zapowiedź męki się kończy. W Marku, w Mateuszu jest, ci go zabiją. Jest pozostałych synoptyków ta męka jest opisana, jak, w jaki sposób ona się dokona. Tak, jest opisany jej przebieg. W wersji Łukaszowej nie ma o tym, w jaki sposób Jezus będzie cierpiał. Jest tylko i wyłącznie to, dlaczego będzie cierpiał. Dlaczego? Dlatego, że się wydaje w ręce ludzi. Wszystko jest sprowadzone do jego wewnętrznej postawy, a nie do zewnętrznych okoliczności, które ludzie mu zgotują, żeby go zabić. Nie to jest istotne w zapowiedzi męki, że go dopadną i zabiją. Istotne jest to, że on musi się nam oddać w ręce. Że w nim jest taka postawa, że chce się nam wydać w ręce. To wiecie, to jest takie słowo, no, dla księdza to jest słowo zawsze przejmujące, bo raz dziennie, czasami dwa, czasami trzy, czasami jak się łamie prawo, to cztery. Tam. No trzymasz go w rękach i możesz z nim zrobić, co chcesz. Ja miałem raz takie przeżycie. Rozdawałem komunię w jednym z krakowskich kościołów. Podszedł człowiek, jak mu podałem komunię świętą, wyjął z ust hostię i mówi, i co teraz? Co teraz? Znaczy, teraz to się, to człowiek rozumie, co to znaczy, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Znaczy, jakie w tym się kryje ryzyko? Lubicie być w czyichś rękach? Nie, my lubimy odwrotnie. My lubimy trzymać kogoś w garści. Dzisiaj życie na tym polega. Skąd jest ta pasja, żeby wiedzieć o ludziach wszystko? Żeby zebrać na jednego, drugiego, dziesiątego, zebrać haki. Skąd to jest? No bo mam go w ręce, nie? Jest ode mnie zależny. Podskoczy, to zobaczy. Nasza idea relacji z ludźmi to jest trzymać drugiego w garści. Jezus ma kompletnie odwrotną postawę, czyli daje siebie w ręce. Zawierza się naszym ręką, naszym dłonią. Powierza siebie. I no, tego się nie da inaczej przyjąć jak sercem. Dlatego weźcie to sobie do serca. Ponieważ On jest absolutną miłością. I tu tę mękę można czytać tylko w ten sposób, jako miłość, która jest nieskończona, która się nie cofa przed wydaniem siebie, przed ofiarowaniem siebie. Jest miłością i zadaje nam siebie właśnie, ale zadaje naszej zdolności kochania. Weźcie to sobie do serca. Weźcie to sobie do serca. No to jesteśmy w ognisku miłości z tym tekstem, nie? Ojciec Sławek mówił, że macie na czołach wypisane. Sławek ma wysokie czoło, pokaż. To jest zadane sercu. Wydawałoby się, że nic lepszego nas nie może w życiu spotkać, nie? I że jak nas Jezus prosi, weźcie to sobie do serca, że ja was kocham aż po śmierć
i że mam do was takie zaufanie, że się wydaje w wasze ręce. Co jeszcze lepszego możecie spotkać? Jak można nie wziąć sobie tego do serca? No można. Nie zrozumieli. Nie zrozumieli. Wystarczyłoby przeczytać następny werset, którego nam na razie liturgia oszczędza, ale jak pójdziecie do kościoła w poniedziałek, to usłyszycie i byłoby dobrze, żebyście pamiętali, że to jest ciąg dalszy dzisiejszej Ewangelii, bo inaczej się tego nie rozumie. A ten ciąg dalszy brzmi: uczniom Jezusa przyszła myśl, który z nich jest największy. To znowu jest Łukaszowy zapis, bardzo celny, bo u Marka i u Mateusza jest, że się pokłócili w drodze. Potem się Jezus pytał, o czym to rozmawiali, to się wstydzili przyznać. A się pokłócili. U Łukasza się nie kłócą. U Łukasza każdy w swoim sercu dialoguje ze sobą na temat, kto jest największy. I nie mogą wziąć do serca tego słowa, które wypowiedział Jezus i tego, co to słowo niesie, nie? To jego ofertę miłości, nie mogą wziąć do serca, bo mają je wypełnione gadaniną z sobą samym na temat, no, kto tu jest ważniejszy. Proboszcz czy ojciec ogniska? To jest ważniejszy, nie? Ale to oni się nie będą kłócić, tylko każdy myśli swoje. Każde myśli swoje. To, co nas blokuje na taką miłość, na wzięcie sobie do serca, jest nasza nieuporządkowana miłość do siebie samego. I trzeba się bardzo modlić, słuchając tej Ewangelii, bym nie miał serca zajętego sobą tak dalece, nie, żebym nie miał w nim miejsca na przyjęcie miłości, którą jest Jezus Chrystus, ukrzyżowany Pan, ukrzyżowany. No to takie słowo jest dla was na 30-lecie ogniska od Pana Jezusa. Przed błogosławieństwem proszę jeszcze o jeden akapit dla mnie, przedkońcowy błogosławieństwo. A na to niech się na was dzieje. Amen. Amen.